matka uczestniczki Rolnika. Fani są pewni, że ujawniła cały finał sezonu. Finał programu Rolnik szuka żony zbliża się wielkimi krokami. Relacje między uczestnikami i uczestniczkami zaczynają się coraz bardziej klarować. Znalazły się jednak osoby, które mogły przedwcześnie zdradzić finał, jaki wydarzy się w jednym z gospodarstw. Jedna z kobiet poszukujących miłości w programie mogła wypalić trochę za dużo. Niezwykle grzeje sytuacja pomiędzy Rafałem, Dominiką i Anetą, która robi się coraz bardziej skomplikowana. Narastają spekulacje wokół trójki uczestników programu, relacje między Rafałem, Dominiką i Anetą coraz bardziej rozgrzewają widzów. Rafał, hodowca papryki, jest jednym z uczestników programu, a kobiety to kandydatki na jego partnerkę. Sytuacja między tą trójką nie jest jasna. Rolnik wciąż nie jest w stanie zdecydować, która z pani jest bliższa jego sercu. Jak przyznał, obie podobają mu się zarówno fizycznie, jak i charakterologicznie. Dominika i Aneta zaczynają się denerwować coraz bardziej, nie wiedząc, na czym stoją. Obie chciałyby w końcu poczuć się pewnie u boku mężczyzny, z którym potencjalnie mogą pozostać w związku. Widzowie pozostają przychylni wobec jednej z pań. Sympatię widzów zdecydowanie bardziej zyskała Dominika, jako ta spokojniejsza i delikatniejsza. Kobieta przyznała, że jej cechą jest nieśmiałość, co może powodować pewne trudności w nawiązywaniu relacji z Rafałem. Uważa, że nie jest osobą tak otwartą, jak Aneta. Po jednej z najważniejszych rozmów między Anetą i Rafałem wydawało się, że z programem będzie musiała pożegnać się Dominika. Mężczyzna ponownie nabrał wątpliwości co do swojej przyszłości. Szczególnie liczył na wsparcie swojej rodziny i zbierał opinie na temat kandydatek wśród swoich najbliższych. Sporo czasu przed emisją finałowego odcinka jedna z uczestniczek zamieściła w sieci fotografię, która mogła wiele zdradzić na temat historii tej trójki. Widzowie szerzej otworzyli oczy ze zdziwienia. Jedna z kandydatek wypaliła trochę za dużo? Jedna z pań zamieściła na swoim Instagramie fotografię, na której widać, że spędza relaksujący czas w Kazimierzu Dolnym. To właśnie w tej miejscowości, pod koniec października, odbyły się nagrania do finałowego odcinka programu. Może to oznaczać, że to właśnie ona została wybrana przez Rafała, na wybrankę swojego serca. Post zamieściła Aneta i podpisała go radosnymi słowami.